Siemano widzowie. O poranku, 5 rano, ciemno jeszcze jak cholera. Kiedyś to o 3 jeszcze parę, 2-3 miesiące temu o 3 było widno. Jest strasznie mglisto, tak wam powiem. Jest strasznie mglisto. Oprócz tego, że jest mglisto, to jest mokro, bo wczoraj polało trochę. I jest wilgotno strasznie. I chłodno, powiem wam szczerze, tak początek dnia w Białymstoku wygląda. Słuchajcie, czemu nie nagrywam? Kurde, nabawiłem się takiej kontuzji nogi, że ledwo człapię po obrowca. Autentycznie, ledwo idę. Nie wiem, co się stało o ten mięsień. Nie wiem, czy ktoś wie, o tutaj jest taki mięsień. Albo go zerwałem, albo naciągnąłem to na pewno. Ledwo idę, mówię wam szczerze, ledwo idę. O bieganiu to już nie wspomnę. Zechciało się staruchowi w piłkę grać na stare lata bez przygotowania. To takie są efekty teraz. No, ledwo wstałem z łóżka, mówię wam. Bałem się, że po tych schodach nie wejdę, no ale jakoś wszedłem po tych schodach, także... No nie jest dobrze, tak powiem wam. Boli non-stop, non-stop. Czy leżę, czy siedzę, czy chodzę, boli non-stop. Już stosuję, słuchajcie, maści, wszystko, nie? Na razie nic nie pomaga. Fakt faktem, no ja mogłem zerwać mięsień, albo naderwać, albo naciągnąć, nie? Bo jak bez przygotowania się 2 dni pod rząd gra po 20, bo gdzie, po 40-30 minut i cały czas się zasuwa w tą piłę i kopie się ją, to potem takie są efekty. A jeszcze wczoraj się doprawiłem, bo wyszedłem z chłopakami na boisko i no ile? 5 minut? 5 minut. 3 strzały oddałem i koniec. Musiałem zejść z boiska, bo po prostu już noga nie utrzymała. Także nie jest wesoło, nie wiem. Mam nadzieję, że obejdzie się bez lekarza, no bo... Ale coś czuję, że może być nieciekawie. Coś tak czuję, słuchajcie. Kurde, jeszcze to przeprawa, schody. Jezu Chryste. Sami widzicie, jak schodzę szybko. O, wow. No, boli, mówię wam szczerze, boli. A wczoraj posiedziałem, popisałem z wami trochę, bo byłem trochę znieczulony alkoholem, no, więc aż tak nie bolało. Dzisiaj nie jestem znieczulony alkoholem, bo jest poranek, dopiero idę na piwo. I naprawdę, mówię wam szczerze, oj, nie życzę żadnemu wrogowi takiego czegoś. To masakra. To żebra i grzbiet to był pikuś przy tym. Naprawdę. To był pikuś. Także pozdrawiam. Na razie nie będę nagrywał live'ów. No nie ma jak. No nie. Chyba, że się napierdolę. To może wtedy wytrzymam. Bo ja nie dam rady siedzieć na krześle nawet, bo mi ciężko nogę zgiąć jest. Po prostu mówię, naderwałem chyba mięsień. Na pewno naderwałem. Albo naciągnąłem. Także jeszcze raz pozdrawiam. Poczekajcie, dajcie mi trochę rany wylizać. I będzie wszystko w porządku. I na pewno jeszcze w piłę zagramy razem. Ale nie teraz, o kurde. Przysięgam, nie dam rady siedzieć na krześle. Leżeć mi ciężko, a co dopiero siedzieć. Chodzić też ciężko. Także pozdrawiam, trzymajcie kciuki za mnie, damy radę, będzie dobrze. I tak się nie poddam. Trzymajcie się, siemano.